potrzebuję certyfikatu. Ja nie chcę takiego kurwego pazura. Agata będzie cię zadowolona. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzylak Beauty. Jak widzicie, znowu mamy rękawiczki, bo jest tutaj Agata, którą znowu uwielbiacie. I znowu będzie oceniać moje paznokcie. Tym razem paznokcie z Turcji, dlatego że bardzo o to prosiliście. Agata nie oglądała filmu, ale jakby teraz obejrzy go razem ze mną i razem z wami i zobaczymy, jak Agata oceni tureckie paznokcie. Jestem bardzo ciekawa. I na koniec zobaczy je na żywo, ale po 3 tygodniach. Czy jesteś gotowa na turecką wyprawę? Dobra, lecimy do Turcji, słuchajcie. Dzisiaj będę robić paznokcie w Stambule i muszę powiedzieć, że tutaj mają szalone paznokcie i już się nie mogę doczekać, co dzisiaj zrobimy. W wielu miejscach mają szalone, no, a u nas w Polsce się takich szalonych nie robi. I jeszcze. Ta dziewczyna, do której ja te paznokcie, zadzwoniła do tego pana i ogólnie się przy mnie kłócili, że on mnie gdzieś wypisywał z tym turystką, on pozwalał na korki, co trzeba wiesz to? Zamiast jechać tak, to mnie było tak i tak. Ja byłam załamana i w ogóle ona, jak do niego zadzwoniła, to po prostu totalnie się na siebie darli. Ja żałuję, że tego nie nagrałam. Bo to było tak, że ona tak, daj mi go do telefonu. Ja tak, proszę pana, moja koleżanka do pana. I tak nie wiedziałam, co powiedzieć. I ona tak do niego, oczywiście rozmawiała już potem po turecku. Myślała, ona do niego tam krzyczy, coś tam. On do niej krzyczy, wymachuje tak koła. I on mówi, Jezus, on zrzuci tym telefonem. Zostawię cię na środku. Mówię, no, sobie. Nie mam życia takiej sytuacji. A jakby odległość to było tylko 12 km. Ale masz ładne paznokcie. Ciekawe od kogo. To było jeszcze te żelkowe, co Agata robiła, więc... Tam go nawet widać, to jest on, on już się wracał. Jak ja wyszłam z taksówki, bo ja powiedziałam już potem, że miałam internet od tego budynku i jakby pokazałam mu, że to powinno trwać 40 minut, nawet z korkami, a nie 2 godziny. I mówię mu, że w ogóle, że jakby zgłoszę to na Ubera. I wyszłam i on zaczął za mną biec, że to nie, że to ja jestem oszustką, coś tam. Ja tak miałam... Ty jesteś biedna, nie wiesz, o co chodzi, jesteś oszustką. Okay. No, nie, to było tak straszne. Jestem spóźniona 1,5 godziny. Pierwszy raz w życiu przydarzyło mi się coś takiego. Do mnie się tyle nie spóźniłeś. Tak, do ciebie chyba najdłużej, może 20 minut. I to jest ta Chanel, to właśnie jest ta właścicielka. Oczywiście musiałam się poskarżyć. No, że kurczę, wiadomo. Najśmieszniejsze jest to, że ona powiedziała, że prawie nie mówi po angielsku. Po raz pierwszy umawiałam się z inną dziewczyną, a paznokcie robiła mi inna. Znowu nie ma rękawiczek. Tak. Nikt tam nie miał. Znaczy wiem, że to nie jest żadne usprawiedliwienie, ale jakby tak. Jedyne, co mogę powiedzieć. Ale na szczęście ta reszta dziewczyn mówi więcej. Rozmawiałam z jedną z dziewczyn, żeby właśnie to były takie teraz mega popularne promocje. To pokażę. Co? No ten pył na palcach wszędobylski jest taki... Ale miała wyciągacz. No, no, ale miała też na palcach. No. Najbardziej trendujący, najbardziej popularny teraz paznokci i ja... Spodziewałabyś się takich w Turcji takich rzeczy? No w sumie jak tak sobie pomyślę, Turcja to... To tak. Lubią takie ekstremalne, no, bo ja pierwszy raz byłam w Turcji, więc dla mnie to było... Ja nie byłam nigdy. A. Turcja, mi się kojarzy. Ekstremalnie błyszcząco, jedziemy z trotem. Hej! Mamy już tutaj wybrane niektóre miejsce i zobaczymy, co finalnie tam u nas będzie. Takich rzeczy w ogóle nie robi. To prawda, że u nas w ogóle raczej nie ma takich rzeczywiście mocno wystających elementów. W ogóle nawet klientki często jak cokolwiek wystaje, to im to przeszkadza, nie? Ja mam teraz top z takimi, wiesz, małymi nie. tymi, to czasami klientkom nawet to przeszkadza, nie? Że jest takie malusieniuńkie, takie tak i że siedzą i to dłubią. Coś takiego to na pewno by dłubało. Top. No top. Napiszcie w komentarzach. Czy dłubiecie top? Ale rzeczywiście słyszę od ludzi, że na przykład, że ktoś by, wiesz, cały czas to skubał. Więc miałam kiedyś koleżankę, która odgryzła drugiej koleżance ozdobę z paznokcia. Nie. Nie, ale jak to zrobiła? W sensie, o lelele. No niemalże tak, bo nie mogła tego znieść, że ona ma coś odstającego. Nie. To dopiero creepy, wiem. Tutaj, ty już powinnaś to widzieć, co się dzieje z tym paznokciem, widzisz? Czekaj. Co tu z nim jest nie tak? Czy to on, że on jest tak mocno tu ścięty? Tak? Tak! Naprawdę? Ale ja się spociłam, serio, przez chwilę się spociłam. On się robi taki kurzy. No. I tu jeszcze jest taka lekka wklęsłość. O wow, czyli zdałam taki mini test. O, serio, teraz już coraz więcej paznokci będę robić, ale to jest najgorsze, że coraz większą mam wiedzę, bo przez to... To nie jest najgorsze, ale to jest najlepsze. Ale widzę więcej rzeczy, a tak to przychodzę i mówię...
i się fajniej bawię. Wiesz, o co chodzi? Zabawa! A nie, teraz będę do pani. O, widzę, że pani ma kurzy pazur. Ja nie chcę takiego kurzego pazura. Proszę założyć. Proszę założyć rękawiczki, udowodnić, że... Ale wiesz, no tak powinno być generalnie. No u nas to widać, że są sterylizowane narzędzia, ale często się zdarza, że panie mówią, że musiały prosić o dowód, że są sterylizowane narzędzia, a to powinna być norma. Tylko z drugiej strony właśnie się tak zastanawiam, przychodzę i właśnie, wiesz, mówię tak, o proszę to, to i to i to i mi zepsuje paznokcie. Jakby jestem pewna, że po prostu takiej powiem, bo ja potrzebuję certyfikat. I to ma być te szara, myślisz, że a nie różowa. Na to za kotarką. A masz, wysterylizuję, ale napluję. Raczej nie, no myślę, że nie chciałyby nic złośliwie robić, ale mogły po prostu by powiedzieć, że nie mają tego standardu. Teraz już będę to widzieć na stop. Pilniczek. To losa. Nowy pilnik z zaplecza. Ja mam takie, jak będę upierdliwa, to ktoś mi zrobi na złość. Trochę tak, no ale wiesz, to powinno być standardem, że po prostu te narzędzia są otwierane przy tobie. Fajnie, że to jest jednorazowy patyczek. Akurat tutaj nie pamiętam, bo to też było 3 tygodnie temu, nie pamiętam, ale wiem, że ten taki... Frez. Tak, chciałam dziś dłutko, ale nie dłutko, tylko ten frez to wyjmowała. Więc miałam... Z takiego... Tak. Tego? Tak. To ekscytacja! Tutaj dziewczyny wszystkie w zasadzie, które malują, nie mają rękawiczek, ale za to widziałam, że wiertełko było wyjęte. Wiertełko, no właśnie mówicie, że nie wiem, jak to się nazywa i chciałam mieć przy tobie dłutko. Frez, muszę jakoś sobie spamiętać to. Ale byłam taka zadowolona z siebie, że ja, Agata powiedziała. Pod tym względem się uczę. Tym razem mam niestety taką paluchę. A pilnik jednorazowy? Właśnie nie wiem. Ale wygląda jak nowy, więc tak? Raczej tak. Czy był ostry? Nie stępiła go wcześniej. Nie. Bo czasami nawet to możesz powiedzieć, jak ktoś będzie ci robił, poprosić po prostu, że gdzieś tam cię boli, żeby te krawędzie stępić. A ja nie wiem, czy wam też jest tak głupio, jak właśnie do kogoś idzie na paznokcie i tak trochę was coś zaboli, ale nie trzeba, powiecie. Trzeba mówić. Od razu trzeba mówić takie rzeczy. Jeżeli coś kiedyś was zaboli, to natychmiast trzeba powiedzieć. I to nie jest czepialstwo, tylko to jest uprzedzanie, zanim się coś złego zrobi. Bo ktoś może mieć delikatniejszą skórę kogoś, na przykład my jako cykl kobiecy czasami jesteśmy bardziej wrażliwe na różne rzeczy. Ja uważam w ogóle, że stylistki się bardzo dużo uczą, jeżeli klient zwraca na niektóre rzeczy uwagę. Lepiej powiedzieć, żeby nie zakrwawiło albo żeby za bardzo nie bolało, bo stylizacja paznokci nie powinna boleć. Jak was boli, to znaczy, że coś jest źle. Mhm. I mówię, zmień rękę, coś tam tylko podaje mi jedną, potem bierze drugą, jest tak dziwnie. A wiecie, co się potem okazało? Zapomniałam to powiedzieć na filmie, że ona jest z Kazachstanu i ona rozumiała bardzo dużą ilość tego, co ja mówię. A ja na szczęście nie powiedziałam serbskiego na nią, ale to też było takie, że czy ona nie mogła powiedzieć, że coś rozumie? No właśnie, byście się łatwiej dogadały. Trochę byśmy się dogadały. Znaczy ona powiedziała, albo mogłaby ci powiedzieć, daj. Tak, a to było tak naprawdę, jakbym siedziała z taką rzeźbą. Ja jestem już bardzo dawno, nieważne gdzie byłam. Ej, fajnie, naprawdę fajnie to wygląda. Dobrze sobie radziła z tym frazem, więc to jestem naprawdę pod wrażeniem. Raczej pod wrażeniem, no bo znam zwyczaje paznokci za granicą, jak nagrywasz, a tutaj wyglądało to bardzo fajnie. A myślisz, że to jest kwestia tego, że ona na przykład się uczyła w Kazachstanie robić te paznokcie? Tak jak mówiłaś, że wschód tak, to jest bardzo. Może w Turcji też mają trochę lepszą jednak kulturę tych paznokci. Pani jest tutaj bardzo dokładna i bardzo delikatna, bo nic nie... Nie przepadam za tymi rybkami, bądź tam była chyba muszelka do odpylania, bo one jednak też trochę tego brudu zbierają. Może ci ze skórki też zakrwawić i później jak pani ci taką muszelką odpyla, no to ta krew też się wciera później w kolejne osoby. Ile tu jest obostrzeń i zabezpieczeń i zakazów i nakazów, a tu nawet muszelki nie można. Płetwy i mermaida. Jak się mówi? Ogon! Syreny! Płetwa mermaida, jakby mermaida. Nic mi się nie udało z tego, co chciałam powiedzieć. Jedno jest pewne, już dawno nie mamy miejscu, gdzie aż tak mocno dbają o skórki. Jedno wiertełko, drugie wiertełko. W sensie w innym miejscu poza Agatą i najlepszym salonem w Warszawie. Widzimy ten fraj! Nie zapłaciłam za to, żebym to powiedziała. I jest no nie. Nie akurat nie. No, po prostu się bardzo lubimy. Po prostu się bardzo lubimy. I uważam, że Agata ma bardzo wysoki poziom i jej salon jest super, polecam. Czyli uważasz, że pani jak na razie daje radę? No oprócz tego, że nie ma rękawiczek, to tak. A więc tak wyglądają po
całym spiłowaniu, jak widzicie, tutaj są ogarnięte. Co myślisz? Tak? Lakieru i teraz będzie. A to, co zauważyłam, to to, że pani nie zaczęła od jakiegoś tylko takiego kwasowego primera czy czegoś. Wiem, że Agata tego używa. Ale nie kwasowego, bez kwasowego. A myślałam, że to właśnie musi być kwasowe, żeby nie, coś tam... Nie. Inaczej działa to. Aha. Na różnych innych płaszczyznach. Kwasowy i bezkwasowy działają różnie, ale nie zawsze trzeba używać, w zależności od tego, jaką techniką się pracuje. To nie jest błąd, że ona jakby nałożyła tą bazę po prostu. Nie, nie, nie. Okay. Zależy jakiej bazy, jakiego produktu używa, bo może mieć na przykład kwas już w bazie delikatny i on wtedy działa jako taki produkt dwa w jednym. To nie zawsze jest okej, ale są takie produkty. Tutaj, jeżeli chodzi o uzyskanie, to też... A, no tak, chciałam powiedzieć, skąd wiesz? Wow, Aga! Nie mogę z tobą! Teraz będzie to jakby rozsładać. Rozpaciowywać. A czy u nas coś takiego się stosuje? Mhm. Nie za często, ale tak, stosuje się. No bo to jest też taka fajna technika. Klepiesz jak akryl? Pamiętasz, jak ci klepał, nie? Akryl, ale utwardzasz w lampie, więc daje trochę więcej czasu na manewr. Wydaje mi się, że gdzieś na świecie chyba jak taki pędzel. Właśnie taki... Chyba do przejścia. Naprawdę szybko pracuje tą ręką. No tam zasuwała. Bardzo szybko to wszystko się dzieje. Fajnie, że pochłaniasz, bo to w Stanach chyba też nieczęste, nie? Nie, mają. Ostre. No, bo zapytałam, czy można zrobić szpic z tego. Ona... Agata... Trzeba przedłużyć o 2 cm. Po raz pierwszy zdecydowałam się. Ostre. Ale super, że ci piłuje od spodu. No, właśnie mało kto tak robi oprócz ciebie, żeby podpiłować od spodu. To będzie dźwięk tego odcinka. Zrobiła to super, ale te szpikulce rzeczywiście, jak już je zrobiła, to już wiedziałam takie, o, Agata, będziecie zadowolona. Agata powie, no. Może przez to, że już miałam takie, że jest... O, tu za głęboko pani piłuje. Tak, że tu wcięła ten za mocno? O, kurczę, czyli... Czyli to była kwestia już tego, tak, ona... tu już widzisz, tu już jest naturalny paznokieć i ja się obawiam, że to będzie o... Jeden krok za daleko. Może to będzie znowu ten krok za szpona. Wiem, że to był błąd i już więcej tak nie zrobię. Tak się paznokcie prezentują. Nieładnie. Nieładnie? Bo są za krótkie, a za szpiczaste. Za szpiczaste i takie są, tu taka jest bulwa się robi. A są za mocno wcięte? W sensie po tych bokach? Tu jeszcze nawet nie najgorzej to wygląda, chociaż no ta krawędź mogłaby kawałek dalej iść prosto, ale spodziewałam się, że będzie trochę gorzej. Mogła to zwęzić mocniej w tym miejscu, żeby nie było tej bułki, no i wtedy by było jeszcze gorzej. Okej, czyli jednak nie zrobiła aż tak źle, jak mogła. Nie, tak jak ta Dallas z Miami. Ona tam mi zrobiła taki... Taki brzydki, bo jeszcze był jakiś szpon. Ja się tak śmiałam z tego, bo to już było widać na... Ten jakby... na kciuku chyba był najgorszy. Nie, on chyba był na... Tym, właśnie albo na tym, albo na tym. Był taki... Taki był. Bo chyba jak na taką długość są zbyt szpiczaste. Tak jest. To chyba nie jest taki kształt, jak powinien być, ale zobaczymy, jak wyjdzie finalnie. No dobrze, cieszę się, że się uczysz. Dumna Agata. Pani jeszcze może przekładała... Tak, i przekładała z takiej dużej butelki na jakieś te... Mniejsze coś. W Polsce nie ma, ale wiem, że za granicą są takie refile, że masz na przykład, jak u nas są 50-mililitrowe zwykle słoiki największe, to za granicą są w takich tubach, wiesz, że możesz sobie wycisnąć, przelać. A to już ma być kolor, czy co? Tak. Tylko właśnie nie wiem, czy to jest rzecz, czy to jest lakier. A to było w tej wielkiej butli? Tak. Lakier w takiej butli wielkiej. I pani tak mnie odwracała i wiesz, jeszcze tym patyczkiem tak tam. Patyczkiem? No. Żel też może być. Właśnie może być fajnie, bo się fajnie szybko pracuje takim żelem, który jest płynny, rzadki. Można właśnie troszeczkę wykorzystać grawitację, ale lepiej pędzelkiem niż patyczkiem, bo patyczek też dziurę zostawi. No ale ona właśnie z tego wraca tak bardzo, wiesz, dokładnie jak ten i potem szybko do lampy. Zobaczymy po prostu, co wyjdzie. Ma być turecko, będzie turecko. Ty serio, było turecko. W zasadzie nie mówiłam do mojej pani, która robiła mi paznokcie, więc miałam takie, jestem w Turcji. Czułam to. Jedna pani tłumaczy? To był turecki. A, że pani... No, i tłumaczyła tej dziewczyny. No. I drugi pani. Drugi leci. Wtedy się zdradziła trochę, no. Ale jak słodko to zabrzmiało. Drugi noc. Seriously?
I'm from Poland. Bo u nich było tak dużo Rusków w Turcji, w sensie jako, nie wiem, turystów, czy może tam mieszkają, że cały czas słyszałam język rosyjski. Byłam w przebieralni, jak kupowałam jakąś bluzkę, bo byłam bez niczego, w sensie przyjechałam bez bagażu, więc kupowałam bluzkę i pani w przebieralni: oh, you from Russia? A ja: nie! Polska! Z Polski! Bo wiesz, blond włosy i coś tam, nie? No tak, nie? Zawsze nas pytają, tak, czy jesteśmy z Rosji. Ja mam takie... Nie! Patrz, co ona robi. Ma żel, jakby srebrny i jeszcze miesza... No, i miesza do tego ten pyłek. Generalnie chrom jest bardzo ciężki, bo chrom się pod topem przestaje być chromem. I to jest tylko łatwe do uzyskania w takim zwykłym lakierze, bo on daje taką taflę chromowaną. A u nas, żeby uzyskać ten efekt chromu, to trzeba nałożyć pyłek zwykle, żeby mieć taką taflę. Okej, no to widzisz, ona jakby ten pyłek dodaje już do tego srebrnego żelu. O, tu widzę taki klimat. Ale ona w ogóle korzystała cały czas ze zdjęcia. Ona była akurat typem takiej stylistki, która jest rzemieślnikiem. Mm-hmm. Czyli wiesz, ze zdjęcia super ci otworzy, ale jak już miała coś kminić sama, to no. Czym wiesz, nie przykład... każdy musi być artystą. No wiem, sobie, wiem. Nie? Dlatego właśnie powiedziałam, że rzemieślnik, że bardzo dobrze odtwarzała. Kurzysz, pod! Ale tu nie, no też jest przepiłowany, no. Zobacz, tu jest odrost, no. A tu mamy dotąd spiłowany, więc on musiał być aż dotąd w palcu. O Jezu, rzeczywiście, bo, no dobra, no tutaj widzę, że po prostu się kończy i nagle jest taki... No tak, łuk. Ale jest odrost. Mhm. O wow. Więc on musiał być aż... Hi! Spiłowany! Tutaj u ciebie na przykład nie wygląda to aż tak strasznie źle, tutaj ten bok paznokcia... No jest okrągłutki. No ciekawa jestem, jak on tak się prezentuje na żywo. Okej, okay, a co powiesz? Aż mnie tak... Tak, już byś chciała, dobra, zdejmuj te rękawiczki. A powiedz, co myślisz o tym żelu? W sensie u nas się używa takiego... Coraz częściej robi się takie glutki. Właśnie widzę, że dziewczyny robią takie 3D, że robią jakieś takie zawijasy, wywijasy. Nawet myślałam, że u ciebie coś takiego może kiedyś zrobimy, bo ja nie robiłam. Kalamba nie ma ustawionego czasu odmierzania, więc nie wiem, ile mogę trzymać i na przykład potem wziąć kamerę i coś dla was nagrać. To od razu też mogę ci podpowiedzieć, że o ile to nie jest kolor, bo kolor faktycznie trzeba trochę dłużej trzymać, żeby on się utwardził. Jeżeli jest to coś przezroczystego, to wystarczy dosłownie kilka sekund, żeby tak się przymroziło. Mm-hmm. Nawet ja często robię ci tak, że przymrażamy i dalej, przymrażamy i dalej. I dopiero daję ci drugą rękę, bo ja po prostu daję ci nagrywać. Tak, ale dajesz mi też komunikaty, a ta pani była tylko i nie miała ustawionego timera i miałam takie, to jest niemożliwe, bo ja muszę nagrywać i ja chciałabym wiedzieć, kiedy ja mogę ją wyjąć. I musiało być frustrujące. Tak, bo ja się czułam jak ten pies, który chce sobie odgryźć tą rękę tylko po to, żeby być wolnym. Dochodziło do tego momentu, że jak zmieniałam ręce, to żel nie zdążał zaschnąć. Nawet 10 sekund przytrzymasz jakikolwiek produkt, to on się przytwardza. Czyli po prostu denerwowało to, że nagrywałam. Tak. Znowu będzie to obudowywane żelem. Jak na razie to jeszcze nie miałam... A robiłaś tak kiedyś, że folię wycinałaś i na przykład przyklejałaś potem na palec? W określony kształt nie, chociaż mamy takie folie, że to się nazywało właśnie folia mirror, że się cięło i kładło na paznokieć i ona tak fajnie opalizowała, ale w określony kształt nie wycinałam. Okej. Okay. Ale fajny ten srebrny. Bardzo ładnie wyszedł. Najpierw pomalowała tym przezroczystym żelem, a potem malowała to tą mieszanką żelu i tego. Tak, bo on na pewno bardzo cienko się, nie można go na grubo, bo by się nie utwardził. Nie wiem, że się spóźniłam półtorej godziny, to jeszcze zmieniam te łapy cały czas, zabieram, że nie wysychało, po prostu jestem najgorszą klientką świata. Ja chcę zrobić nieprawda. Agata wspiera! Dziękuję. Ale zawsze mi jest głupio, jak coś źle zrobię, jak się spóźnię, to zawsze mi jest znaczy, głupio. Znaczy wiesz, jestem też w stanie trochę ją zrozumieć, no bo do mnie przychodzisz i ja wiem, co się będzie działo, a ona mogła być nieprzygotowana na to. Nie, no ja na tą panią na pewno nie narzekałam, tylko w sumie miałam takie, że to mi było głupio, że ja jej przeszkadzam. Przysięgam, że to dla was. Więc słuchajcie, patrzę, jak będzie taka zapłaka, determinacja, że ty chcesz to nagrać. Jakbym przedłużała, to byłoby 4 godziny tak jak zwykle, a tym razem było krócej. Co pani myśli? 90 euro. No to tak do 300 myślę, żebyś się zmieściła. Okej, czyli trochę drożej. One w ogóle to w euro liczyły, to jest śmieszne. A jak się ma tam jakby ich waluta do naszej? 4 razy mniej. Czyli jakby nasza jest 4 razy mocniejsza. Polskie złote są mocniejsze od jakiejś waluty. O kurczę, no to jak w euro jeszcze liczyłem? No jestem zajarana, bo zwykle jest zupełnie na odwrót. Ale jakby Paula nie wytrzymała tej presji mojego tańca walutowego. Walutowy taniec. Szkoda mi tego paznokcia. Tego kciuka? Bo na razie tylko jego widzę.
tak, z takim bardzo złej perspektywy. Ale poczekaj, poczekaj. No. Skórki nawet niezłe, niezalane, co też jest bardzo na plus. Tak. O, to prawda, ta jedna zalewała skórki. No bardzo. Ale tylko to jest taka bulwa, widzisz tą bulwę? Nie, widzę, no. Na razie tylko skupiam się na skórkach. A, okej, dobra. Staram się przynajmniej. Po prostu są za szpiczaste do tego kształtu i długości. Raczej za szpiczaste do kształtu. Tak, że się robi taka właśnie bulwa i taka mikrokońcówka na końcu, nie? No tak i tak. Czy jesteś gotowa na to, żeby zobaczyć te paznokcie na żywo? Tak. Znowu. Też tak robiłam. Wow. Myślałam, że to za siebie rzucam. Jakby wow, Aga, mam takiego cela. Moje sweaty hands. Nie, ale serio, są bardzo spocone. Ale ciepło. Ja mam też tak? Chyba od tego ze kremu. Stresu? Myślałam, że ze stresu. Dobra, 3 tygodnie. Myślałam, że będzie gorzej. Okej. Okay. A co ci się stało? Gdzie? Pocięłaś się. A, to nożyczki. Dobra, dziwna historia, bo kroiłam jabłko nożyczkami, bo nie było noża. To było wczoraj na sesji, okazało się, że się pokroiłam nożyczkami. I miałam czarne usta, więc nie chciałam gryźć jabłka, żeby sobie nie zmazać, więc sobie chciałam pokroić. I nie mieliśmy noża, więc wziąłam nożyczki, tak je otworzyłam i po prostu pokroiłam nożyczkami. O, no ten jest atrakcyjny. A, to samo, co ta pani miała. Jej! Nie wiem, czy to będzie widać, że on jest taki, taki przycięty, tak, o... A potem taki okrągły. Tak. Na żywo one nie wyglądają aż tak szeroko. Mm-hmm. Są szerokie, ale, ale chyba... ta bulwa. Jeszcze ona to podkreśliła tym kształtem, wiesz, tego, że to jest takie łup. I jeszcze to zdobienie też to podkreśla. Tak, już o tym mówię, że jakby tym właśnie zdobieniem, jakby zrobiła tak węziej, to wtedy by wydłużyło palec. Ona zrobiła takie... Pokażę ci, jak bardzo masz... Jak bardzo masz pękate paznokcie. Ja mówię, no, please don't. Wiesz, ładny jest ten wzór, jakby... Może nie do końca jest ładny, ale że one wyglądają... O, wiem, jak jesteś taka profesjonalna. To są bardzo, no jak się, wiecie, no bo jak ktoś to na znaczy, to... Wiesz co, ja sobie wyobrażam jej, jakby wyglądał ten wzór na ładnych paznokciach, na takich poprawnych technicznie paznokciach, takich, które są dobrze zbudowane i dobra na długość do kształtu, no to uważam, że to mogłoby naprawdę super fajnie wyglądać. Okej. Okay. I takie cute jest to zdobienie, mimo tego, że jest trochę takie agresyw, ale takie cute agresyw, takie jest, wiesz. Trochę metalu, trochę butterfly. Właśnie, takie różowe. Beauty butterfly. Jakby my chciały zrobić, wydłużyć i zrobić je szpiczaste, okej, okay, ale jak chcecie zwęzić kształt, który jest krótki, to nie róbcie nie tego. Róbcie tego. No a jakby się oceniła od 1 do 10? Ale w skali takiej normalnej, czy w skali filmów, które robiłam? Nie, w skali normalnej. Jakby potraktujmy to normalnie, nie porównując do innych krajów. No to takie 4,5. Co? Ja myślałam, że tak zbliża się, chociaż myślałam, że 7, ale już chciałam powiedzieć 6, choć naprawdę? Ale widzowie mówi, że to jedne z lepszych. No bo są jedne z lepszych. A porównując do moich filmów? W sensie do tych właśnie no to jakbym miała ocenić wszystkie te paznokcie, no to tym bym dała najwięcej. O, tak. Okej. Okay. Bo są najmniej jakby źle zrobione. Ale mimo wszystko fajnie, że było czysto, sterylnie i to nie przerażająco, tak? Tak, to było nie było, i było czysto, bo nie było tam widać wszędzie brudu, tak jak było u Dallas było dużo brudu. Dobra, no. I stamtąd się wywodzi Aga Oblech. Usunę to. Już nie musi być? Nie musi być. O, Aga Oblech, już teraz nie możecie. Ale no tak, bo teraz nawet sama już wiesz tak. O co chodzi, nie? Aga, to dziękuję ci jeszcze raz bardzo za wspólny film, ocenę paznokci i widzimy się na tym kanale w następny piątek, a na kanale vlog w następną środę. Dzięki, do zobaczenia. Pa, pa! Pa!